Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogdan Zdanowicz i będę miał przyjemność przedstawić Państwu cztery książki niepoetyckie, chociaż może to źle powiedziane. Cztery książki, które nie są pisane wierszami. Cztery książki, ogólnie mówiąc, prozatorskie. Są z nami lektorzy Beata i Tomek, którzy będą prezentować fragmenty. I mamy również pięcioro autorów do czterech książek, których będę po kolei prosił do mnie na rozmowę. Zaczynamy od gościa z Warszawy. Magdalena Tarasiuk, w skrócie Tarka. Proszę bardzo. Magda jest autorką wydanych dwóch książek. Pierwszy to był... Może jeszcze taka uwaga ogólna. Otóż ja jestem w sytuacji korzystnej i niekorzystnej jednocześnie, ponieważ przy każdej z książek, o których dzisiaj będziemy mówić, mogę powiedzieć wiele rzeczy od strony kulis, ponieważ brałem udział w przygotowaniu, tworzeniu tych książek. Może najmniej przy książce Magdy, ale moją zasługą jest to, że odkryłem Tarkę jako pisarkę, mianowicie wydałem, nie wiem już ile lat temu, zbiór opowiadań pod tytułem Tara, czyli 5 lat temu. To jest okrągła rocznica, okazja, żeby się napić wieczorem za Tarę. I idąc za ciosem, Magda zaczęła rozwijać się pisarsko i w roku 2014 było ogłoszenie wyników, ale konkurs odbył się w 2013 w Gdańsku. Był to konkurs literacki miasta Gdańska imienia Bolesława Faca i nagrodę w roku 2013 dostała powieść I nie mów do mnie, Dżordżyk, autorki Magdaleny Tarasiuk. Powieść ta następnie była prezentowana, czyli czytana była w Radio Gdańsk przez dwójka aktorów z teatrów gdańskich, bardzo dużym zainteresowaniem i dużym rezonansem się cieszyła i została rzeczywiście świetnie przedstawiona, ale to dlatego, że Magda pisze takie świetne rzeczy do mówienia i do czytania, ponieważ słucha to, co mówią ludzie dookoła. Swego rodzaju genialne ucho posiada. Czy czegoś nie dodałem jeszcze, Magdo, na temat twojej osoby jako pisarki? Wszystko. Wszystko. To poprosimy o fragment z książki. Jerzy, tym razem ja do ciebie. Uszczęśliwiasz mnie. Domyślasz się, jak czekam na ten telefon. Czy dzwonisz, żeby powiedzieć, że mnie kochasz? Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że boję się nas. I nie naciskaj, proszę. Nie przyspieszaj niczego. Jeśli się boisz, to wiesz czego. Czyli to coś istnieje. Wiedziałem. Nie bój się. To nic nie kosztuje, a daje szczęście. Przecież jesteś szczęśliwa, nie zaprzeczysz? To prawda. Jesteś moim muzem. Prowokujesz, inspirujesz. Czekam na kontakt z tobą. Rozmowy stają się niezbędne. Nie potrafię bez nich zakończyć nocy i zacząć nowego dnia. I to według ciebie nie jest wystarczający dowód. Ja mam podobnie. Na dodatek cię pragnę. Niecierpliwie, dramatycznie, z narastającą siłą. Dopóki sobie tego nie uzmysłowiłam, byłam spokojniejsza. Boję się, że moja zaborczość zniszczy wszystko. Zaryzykuję. Zgadzam się na twoją upiorną zaborczość. Wchodzę w to bez mrugnięcia okiem. Masz mnie? Tak sądzisz? Coś ci opowiem. Wiesz, że umiem słuchać ludzi, a oni często traktują mnie jak spowiednika. Szczególnie one. To historia sprzed kilku lat. Zaprzyjaźniłyśmy się z bohaterką tej opowieści. W skrócie. Kobieta, matka dorosłego syna. Zakochała się w poecie, jego równolatku. Cierpiała, popłakiwała z zachwytu, czytając wiersze. Wspierała w pisaniu, była mu muzą. Taki ckliwy, internetowy romansik.
ale owocujący w kilka dobrych wierszy. Na tyle dobrych, że poeta wygrał był jakiś konkurs na wiersz miłosny. Pisali wtedy wszyscy przekonani o swoim geniuszu. To były zupełne początki amatorskiej twórczości internetowej. Sukces chłopaka stał się szczególnie ważny dla muzy, bo sądziła, że wiersz był o niej. Jak się okazało, był, ale o rozstaniu. Nie skończyło się to jakoś dramatycznie. Poeta zakochał się w młodej poetce i stworzyli dzieło swojego życia, śliczną córeczkę. A kobieta została mecenasem amatorskiej poezji internetowej. Wyłuskuje dobrze zapowiadających się i wyprowadza z rzeczywistości wirtualnej do realu. A sama zaczęła malować obrazy, całkiem przyzwoite. Michalino, ale ja nie startuję w żadnym konkursie na wiersz o miłości. Gdyby chociaż to był konkurs na wiersz o seksie, to mógłbym nawet nauczyć się pisać wiersze, żeby tylko cię zdobyć. Jerzyk, nie wygłupiaj się, proszę. Jakoś mi nie do śmiechu. Zakładam, że jest to opowiadanie z drugiej ręki, bo trudno mi uwierzyć, że ty, taka prozaicznie zakochana w prozie, oszalałabyś dla wierszy, a więc nie widzę żadnej analogii z nami. Primo, jak wspomniałem, nie jestem poetą, zatem moje gadki do ciebie są wielce profesjonalne, nad wyraz merytoryczne i nieziemsko twórcze. Zauważ, że historię Kaliny i Jaromira tworzymy ad hoc, wplątując naszych bohaterów w historie, które mogłyby i mogą się zdarzyć. Nie masz wrażenia, że za bardzo ich wplątujemy? Zwróć uwagę, jak wiele, szczególnie w retrospekcjach, jest tam naszych doświadczeń i przeżyć, szczególnie tych z młodości i trochę późniejszej młodości, delikatnie mówiąc. Czy to źle? Tworzymy pewną bardzo konkretną aurę tej opowieści, narzucając niejako grupę pokoleniową, do której jest kierowana. Nie sądzisz, że to nieszczególnie dobrze dla książki, takie właśnie ograniczenie? Nie sposób zadowolić wszystkich, wiesz o tym doskonale. A wracając do wykładu. Sekundo, różnica wieku między nami jest zdecydowanie właściwsza niż między podmiotką a poetą, z korzyścią dla ciebie oczywiście. Co mnie nierzadko niepokoi. Jesteś dla mnie, można by rzec, podlotkiem. Georgik, przestań do cholery. Zaczynasz mnie wkurzać. Podlotek podlatujący pod pięćdziesiątkę. Świetny żart, istotnie. A więc ustalmy, że można by rzec jest bezdyskusyjne i generuje wątpliwość w założeniu. Można by rzec podlotek, ale się nie rzeknie. Można by i na tym koniec. Misiu, twoja precyzja i jednoznaczność nie pozwalają rozwinąć skrzydeł. Może gdybyś pisał wiersze, fruwałbyś wysoko. Czy mamy jakieś tertio? Tertio. Decyzje zapadają poza nami. To już jest i nic nie zmieni, a więc czy ma sens opieranie się na uczuciu, przeciwstawienie losowi? Jesteśmy wolni. W realu, w wyborach. Czego się boisz? Dostałaś, choć idiotycznie to może zabrzmi, pozwolenie na dzieci. Jesteś wolna. Daj się pokochać, co już prawdę mówiąc nastąpiło bez twojej akceptacji, ale zezwól uprawomocnić, że tak powiem, werbalnie. Wyjdźmy z konspiracji. Zgódź się, żebym mógł być legalnie zazdrosny o poetę z opowieści. No, jeszcze tego tylko brakowało. Zazdrosny o poetę z opowieści. To nie był mój poeta. I kto tu jest upiornie zaborczy? Nie, dziękuję. Ty mi lepiej napisz kolejny fragment tekstu. Rozwiń fabułę kalinową. Mam masę pomysłów. Scenariuszowo jestem niezastąpiony. Sama mówiłaś, o ile dobrze pamiętam. To posłuchaj. Nie, Jerzyk. Zapisz mi to wszystko. Nie opowiadaj. Przecież zaraz zapomnę. Napisz i przyślij mailem. Okej. A co z miłością? Halo, Miśka. Co z miłością? Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Pasujecie pięknie do postaci. Tak, tak. To się nagrało. Mieli Państwo okazję wysłuchać sporego fragmentu i myślę, że dobrze charakteryzującego sposób pisania tej książki. Ja mam pytanie takie, gdybyś miała tak w skrócie powiedzieć, o czym jest ta książka? Ksi-
książka jest właściwie bardzo prosta, można w jednym zdaniu powiedzieć, o czym ona jest. Jest o tym, że nigdy nie jest za późno. Nie jest za późno na twórczość, nie jest za późno na pasję, nie jest za późno na rozwój, nie jest za późno, no, przede wszystkim na miłość, ale to się wiąże, wszystko się wiąże z tym, z tą miłością tak naprawdę. Nie jest za późno na życie i no można zaczynać zawsze. Można zacząć od nowa. Jest to też książka o pisaniu książki. Tak. Tak, tak. O sposobie uruchamiania pewnych mechanizmów twórczych, inspirowania się. Swego rodzaju odmiana poezji książki szkatułkowej. Tak? Jedna historia znajduje się wewnątrz drugiej, potem wyzwala się, zazębia się, nie wiadomo co jest prawdą, a co jest fikcją. W którym momencie piszemy książkę, a w którym momencie już zaczynamy romansować, stajemy się partnerami. Tak? To jest balansowanie na takiej granicy umowy albo nie wiem, nie umowy, wyczucia. Charakterystyczne jest też nie tylko dla twojej książki, ale dla książek ostatnio pojawiających się, wykorzystanie formy, nowych form, sposobu w zapisie, w narracji nowych form komunikacji. Czyli zapis rozmowy telefonicznej, co może nie jest niczym nowym, bo było to stosowane, ale maile czy SMS-y prawie bez obróbki literackiej, to znaczy nie ma tutaj jakby stylizowania języka, poprawiania, jest to kolokwializm, tak jak się mówi, jak się pisze. I to jest coś, co dla mnie jest wielką wartością twojego pisania, już zaczynając od Tarki, mianowicie obserwacja i podsłuchiwanie, patrzenie na ludzi i ucho, i w środku ten magnetofon, który zapisuje konkretne dialogi, a potem je przenosi na papier. No to jest dane z góry. Ja tego się nie uczyłam, po prostu słyszę pewne różnice przede wszystkim w rozmowach, różnice w stylizacji pewnej, w akcentach, w przecinkach. No, nie mam wykształcenia humanistycznego, ale tego się podobno, tak jak Leszek mówi, Żuliński, nie da nauczyć. To się ma i to się słyszy. No ja to słyszę po prostu i zapisuję. To, że słyszysz, to jest jedna rzecz, a druga to, że potrafisz się tym bawić. A tak, no to jest fantastyczne. Rzecz zaczyna się od podróży w pociągu, gdzie w jednym przedziale spotyka się pisarka, spotyka się pan z Wielkopolski i małżeństwo ze Śląska. I mówią różnymi językami, tak najbiedniejsza jest oczywiście pisarka warszawianka, która jest bita w czambuł, że mówi nie po polsku, tak, tylko po warszawsku i tak dalej, więc są też takie smaczki. No to ma źródło. Moja córka kiedyś pojechała nad morze i powiedziano jej, że słuchaj, jak ty zaciągasz? Ona była oburzona, niebywale była bardzo młoda wtedy, więc uważała, że no, nieprawdopodobne jest to, żeby ona zaciągała, będąc z Warszawy, a okazało się, że rzeczywiście zupełnie inaczej jesteśmy słyszani gdzie indziej. Czy uważasz, że mężczyzna mógłby też takie osiągnięcia w rejestracji dialogów czy szczegółów osiągnąć? No myślę, że tak. Tak? Tak, oczywiście. To ja jestem przeciwnego zdania. A to nie wiem. To... Znaczy każdy mówi według siebie, tak? No, właśnie. Dobrze. My dialogujemy, no i czasami coś tam, jakieś mamy znaczy, inspiracje. Jest coś takiego, że mówi się, że mężczyzna, jeżeli widzi kobietę, to potrafi powiedzieć, jaki miała kolor oczu, ale nie jaki kolor sukienki albo butów. I to jest tak. Natomiast kobieta zobaczy wszystko poza kolorem oczu. Możliwe, że to na tym polega, nie wiem. Dobrze, poprosimy o kolejny fragment. Czy jeden będzie? Jeden. A, no to dobrze, teraz rozmawiamy. Okej, ja myślałem, że dobrze, mamy jeszcze czas, spokojnie. To chciałem cię spytać jeszcze o rzecz inną, mianowicie tak mówię do mikrofonu cały czas. Chodzi mi o perypetię, czy o tą intrygę, którą zawiązałaś w pierwszej części powieści, bo
Uczestniczyłem w ostatniej fazie obróbki powieści, tak? Robiłem korektę, ale też dyskutowaliśmy o zakończeniu, jakie ma być zakończenie. Szczęśliwe, otwarte na przyszłość, czy będzie kontynuacja? Czy możesz coś powiedzieć? Coś się stało, coś się dzieje? Powiem wszystkim, że pomogłeś mi. Czytając i robiąc ostateczną... Proszę to nagrać. Tak. Ja tego nie widziałam, oczywiście autor tego nie widzi. To musi zobaczyć ktoś, kto czyta z boku. I całe szczęście, że czytałeś nie we fragmentach, tylko w całości. Zasugerowałeś mi, żebym zamknęła jeden z wątków. I to było rzeczywiście genialne posunięcie. Ta książka już była nagrodzona i ona zupełnie inaczej się zakończyła. I no, pisze się dalszy ciąg, tyle powiem. Znaczy będzie, i nazywa będzie, tak? się to Weź mi to napisz. Czyli weź mi to tutaj napisz. Jest wykorzystany ten fragmencik ostatni. Czyli, ale to znaczy jest napisane, czy pracujesz, czy... No jest trzy czwarte książki mniej więcej, czyli więc jeszcze chwila roku, i trzeba... Tak myślę, tak myślę, że w dobrze, roku. A teraz taki poradnik dla ludzi, którzy chcieliby spróbować, czy piszą prozę. Jak to się stało, że wygrałaś konkurs? Nie wiem, ja już to parę razy opowiadam, ja nie wiem, jak to się stało. Ktoś słyszał? A może nikt nie słyszał, może niewiele osób słyszało właśnie, no. Anetka poradziła mi, żebym wysłała tą książkę na konkurs i tylko w zasadzie dzięki niej posłuchałam. Anetka nasza, Kolańczyk. Nie uwierzyłam, wysłałam to do obejrzenia do pana Leszka Żulińskiego i wysłałam rzeczywiście tę książkę na konkurs do Gdańska, po czym kompletnie zapomniałam. Szukano mnie po roku listem poleconym, bo ja zupełnie zapomniałam, że ta książka jest... No, tak, niemalże gończym, tak. I później zaistniało posłowie, które mi pan Leszek Żuliński napisał zaraz po przeczytaniu książki. I była to zupełna niespodzianka, ja się naprawdę nie spodziewałam, że to może wygrać, bo ja nie jestem pisarzem, no, pisarką. Czyli tak po prostu z ulicy wysłałaś, tak? Tak. Bez żadnych znajomości, bez żadnych pleców, no wchodów i tak dalej, nie musiałaś tam jeździć do jurorów, uśmiechać się, nie? Nie, jurora poznałam jednego dopiero przy wręczaniu nagrody. No to proszę państwa, tak się to robi po prostu, trzeba napisać. Tak, trzeba napisać i próbować, tak. Dobrze, jest. A teraz przejdźmy jeszcze do ostatniego mojego pytania i wątku takiego, który się wiąże z pierwszą twoją książką, mianowicie z opowiadaniami. Mianowicie po wydaniu opowiadań pod tytułem Tara namawiałem cię, żebyś spróbowała sprzedać przynajmniej 2 albo 3 teksty do radia. Pamiętasz? Pamiętam. Ten dialog kioskowy i tak dalej. Pamiętam. Mówiłem, przełam się, idź do radia, bo to są teksty radiowe. No nie przełamałam się, bo nie mam takich... Czy teraz przyznajesz mi rację? Tak, miałeś rację. Miałeś rację. Genialnie teksty zabrzmiały w wykonaniu aktorów. To muszę powiedzieć nieskromnie, ponieważ ja tych tekstów niemalże nie poznawałam. To było tak fantastycznie przeczytane, zrobione z tego były odcinki. No rzeczywiście jest to tekst do radia. To są teksty słuchowiskowe, zdecydowanie. To znaczy masz dar, tak jak mówiliśmy, tak? Masz ten dar, który w radio się bardzo dobrze sprzedaje i myślę, że powinnaś pomyśleć o takiej formie. Radiowej. No może tym razem cię posłucham. Radiowej, tak, może. No. Dobra. Dziękuję, ale proszę cię, żebyś została jeszcze z nami, dobrze? Tutaj? Tak, tutaj. Obok Jacka? Tak, a poprosimy teraz Londyn, proszę państwa. Jacek Ozajst, filmoznawca po UJ-cie, bielszczanin z urodzenia, pomieszkiwał w Wadowicach. O Boże, w wielu miejscach. W wielu miejscach, tak, ale w Wadowicach. W Andrychowie, Wadowicach, Krakowie. Od lat 9? 10. Od 10 lat na londyńskim bruku. Znaczy, zaczynał w Skłocie, także zaczynał na londyńskim bruku. Bardzo przyzwoite miejsce, dzisiaj już nie istnieje, muszę przyznać. Tak. Przejeżdżam tam często i budują tam mieszkaniowiec. Natomiast taki duży. Opanował ze 100 profesji i w tej chwili ma taką pozycję, że może sobie pozwolić na 2-tygodniowe w czasy w Tajlandii. W
tym roku we wrześniu... Tak, jest. W tym roku we wrześniu wydałem jako prywatny wydawca powieść pod tytułem Wyspa Obiecana Jacka Ozaista. Chociaż nie był to jego debiut taki oficjalny, to wszystko są wydawnictwa niszowe, ponieważ to, co, to w co ja się bawię, to są nakłady od 100 do 300 egzemplarzy. Wcześniej wydaliśmy dwa zbiory opowiadań, Shorty i Shorty 2. Zbiór wierszy bardzo dawno, młodzieńczych wierszy i powieść socjopatyczną pod tytułem Podstawiony, o której nie chciałbym mówić. Więc autor piszący od dość dawna, natomiast to, co nam zaprezentował i co jest dzisiaj tutaj do dostania, chciałem jeszcze tylko dodać, że powieść I nie mów do mnie, Georgik jest na stoliku, można ją kupić, a gratisowo do tego jest dołączony zbiór opowiadań Tara. Także dwa w cenie jednego. Podobnie jak Wyspa Obiecana Jacka jest z opowiadaniami Shorty, które są gratisowo dołączane. Drogi Jacku, chciałbym, żebyś opowiedział, jak to się zaczęło z Wyspą, skąd pomysł, kto cię zmobilizował, zachęcił, jak Wyspa powstawała. Przede wszystkim chciałem przeprosić, ja się spodziewałem innej kolejności, ja byłem na końcu i dlatego trochę się zgrzałem z wrażenia. No, nie ma, za wyspą nie stoi żadna teza, żaden jakiś plan, premedytacja, no po prostu w pewnym momencie w Polsce jako 30-parolatek stwierdziłem, że nie mam nic i nic mnie już w Polsce nie trzyma. Długa historia, nie będę się zagłębiał. No i postanowiłem wyjechać za pracą i trafiłem w takie ciekawe miejsce, które się nazywa Skłotem. Mój przyjaciel ze studiów, ordynarnie rzecz mówiąc, włamał się do opuszczonego domu, po czym udawał, że go zasiedlił. Ponieważ nie został złapany, więc jakby w pełnym majestacie prawa mogliśmy tam mieszkać wszyscy. Parter był kompletnie zrujnowany, wszystko zaczynało się na wyższych piętrach. No i ponieważ nie musiałem za nic płacić, nie musiałem pracować w tym momencie, bo kolega mnie utrzymywał, no nie zostało mi nic innego, jak jakoś ten czas zagospodarować. I postanowiłem zapisać to, co obserwuję, to czego doświadczam. No i pierwsze 8 rozdziałów napisałem bardzo szybko, bo chyba w miesiąc, a pozostałe kilkanaście przez następne 10 lat, bo przyznam szczerze, już nie było o czym pisać za bardzo i gdyby nie moja przygoda z takim wówczas tygodnikiem, obecnie miesięcznikiem, który się nazywa Nowy Czas, to jest taka dość ambitna gazeta, mało znana w Londynie, to znaczy no przez pewne osoby na pewno znana. Nie leży pod każdym sklepem, tak jak inne kolorowe gazety polskie w każdym razie. Publikacja Wyspy w odcinkach w Nowym Czasie po prostu zobligowała mnie do tego, żeby dalej pisać, no i dzięki temu ten projekt nie upadł, jak wszystkie tam poprzednie, a było ich kilkanaście. Czyli powieść w odcinkach, tworzona w sporej części w odcinkach, tak? Mniej więcej od połowy. A powiedz mi, czy to jest wobec tego, co to jest? To jest dziennik? Czy to jest powieść? No tak jak mówię, ja nie wiem. Niczego nie planowałem. Ja jako wydawca nazywam to opowieść, ale to jest żaden gatunek. No i tak to musi tak, chyba bo to pozostać. Jest coś takiego, bo kim jest. Właśnie to jest opowieść. Tak? Kim jest narrator? Narrator jest po prostu opowiadaczem, nie jest wszechwiedzącym. Jest jednym z uczestników tego, co się dzieje. Najczęściej opisuje to, co widzi, rzadko starając się domyślać to, co przeżywają bohaterowie, raczej zatrzymuje się na tym, jak ich postrzega, co robią, co mówią. Chociaż dialogów nie jest za wiele, ale jeżeli są, to już są podobnie jak u Magdy zapisane właśnie z takim uchem dźwiękowca. Więc ja sam nie wiem, czy to jest literatura faktu, czy to jest literatura piękna z kreacją. Trudno mi to nazwać. Jak ty to... No tak chciałem, żeby było, szczerze mówiąc. Nie wiem, no nie umiem odpowiedzieć na to pytanie w sposób kompetentny. Po prostu no, usiadłem do tekstu i napisałem to, co widzę, to, czego doświadczam.
Wyszło jak czyli, wyszło. Czyli obserwacja, tak, żywioł, bo... No plus jednak no, tak, to, czego się nie powinno robić, czyli te osobiste wstawki, te jednak... Dlaczego nie powinno? Powinno. Nie wiem, no mówi ludzie, bardzo często się słyszy, że nie powinno się pisać o sobie, tylko o ludziach, zamieścić jak najwięcej anegdot, bla, bla. No tak, ale ten bohater, narrator, on jest tym czynnikiem wiążącym wszystkie te historie, które się zdarzają. Ja miałem przyjemność, nieprzyjemność, miałem okazję 13 miesięcy być i mieszkać u Jacka w Londynie i mogę potwierdzić, że te historie, które on opisuje, to są historie prawdziwe. Są pozmieniane imiona, pozmieniane realia, ale były sytuacje takie, że goście się odgrażali, że go pobiją, tak? Bo ich opisał w powieści. Tak? No, opisał tak, jak było. Zasłużyli. No, niestety większość polskiej emigracji, która jest na wyspach, mówi ilościowo, to są ludzie dokładnie tacy, którzy żyją w Polsce i to niekoniecznie w wielkich miastach, często na prowincji, którzy przewożą tam ze sobą swoje życie i nawet nie chcą rezygnować ze swoich przyzwyczajeń. Są polskie sklepy, polskie knajpy, polski kościół, polski fryzjer, czyli nie znając języka można funkcjonować w Londynie wśród swoich, zarabiać na tyle, że stać cię na mieszkanie, wyżywienie, na wysłanie do Polski, jeszcze na to, żeby się napić piwa po pracy. Więc to jest tego typu historia. Natomiast twój bohater ma ambicje, aspiracje i gdzieś go gna, jeździ po świecie, próbuje zbudować sobie jakąś stabilizację, swój biznes, jeden, drugi, trzeci. No, jest. No nieustanne poszukiwanie, tak, niewątpliwie. Tak, tak. No, jest kimś takim... Przez długi czas zajmowałem się ogrodnictwem, potem polskimi imprezami spod znaku Melino Disco. Miałem swoją ekipę budowlaną, która po kolejnym którymś razie już nie chcę wspominać. Zostawiłem ją razem z narzędziami, z tą rozbabraną robotą i pieniędzmi, które mi człowiek miał zapłacić i po prostu zmieniłem branżę na catering. No i dobrze. A w cateringu znaczy... też jest wesoło, bo kucharze za kołnierz nie wylewają, jak wiadomo. Także wesołe życie w Londynie. Panie Tomku, prosimy. Tak, a propos. Człowiek człowiekowi funtem. Coraz mniej mam tu przyjaciół, wszystkich nas wykończył Londyn, pogoń za pieniędzmi i przerost ambicji. Chcieliśmy w bardzo krótkim czasie nadrobić lata stracone w pogoni za pracą i szczęściem w rodzinnym kraju, która zakończyła się rozczarowaniem, biedą, nierzadko długami. Brąc przez bagno interesowności, obdarliśmy się ze wszystkiego, co czyniło nas tym, kim byliśmy. Studentami, intelektualistami, romantykami, także nieudacznikami. Kondensujemy i konsumujemy. Umiemy walczyć o każdego pęsa, prężyć muskuły, nawet dać w pysk, jeśli zajdzie potrzeba. Jesteśmy tak absurdalnie asertywni, że bylibyśmy pewnie zdolni kopnąć żebraka, by usunąć go z drogi i sprawić, by bał się o cokolwiek poprosić. Mamy świetną pracę, domy, samochody, inwestycje, ale w środku jesteśmy jak konserwa po śniadaniu. Nie wiem, czy nadajemy się do recyklingu. Na ulicy, w metrze, autobusie, parku, sklepie, biurze, pubie ludzie mówią tylko o jednym, o pieniądzach. Ile co kosztuje, dlaczego tyle, jak można zaoszczędzić, ile ktoś zarabia i jak mógłby więcej. Zniżki, przeceny, promocje, przychody, koszty, transakcje. Funt jest na ustach biznesmena i żula, który prosi o kilka pikaczy. W ten sposób Londyn płaci za swoją otwartość na świat. Jest dojną krową, której wszyscy potrzebują, ale której się nie kocha. Jest kurtyzaną, która postanowiła uszczęśliwiać za darmo. Używa się jej do woli, a potem wychodzi bez słowa. Nie widać również najmniejszych oznak społecznego myślenia. Każdy rzuca śmieci, gdzie chce. Zachowuje się nieelegancko, niczego nie szanuje. Z wyjątkiem swoich pieniędzy, które pewnego dnia weźmie ze sobą i nigdy tu nie wróci. Londyn to inkubator. Wyrasta się z niego i idzie dalej. Nawet Anglicy zaczynają się stąd wynosić na wieś, szukając czystego powietrza, przejrzystości rasowej i zwykłego porządku. Smutno się robi na sercu, bo jeżeli Londynowi zawdzięczam szansę, jaką mnie obdarował, lecz jednocześnie wiem, że prędzej czy później też ucieknę z powrotem do Polski lub dalej, do Kanady albo do Australii.
Dziękujemy. Strasznie to teraz smutny, rozmowa tak. Między pisarzami. No, nie przygotowałam się do tej rozmowy, ale zapytam cię, Jacek, o coś takiego, co mnie zawsze nurtowało i frapowało. Ja cię pytałam, zresztą jak przyjechałeś do Polski, się poznaliśmy na chwilkę, bo przyjechaliście z całą grupą na mecz. Jak to jest, czy przyjechałeś ze... Idiotyczne pytanie. Czy przyjechałeś ze swoim grupą literacką i ze środowiskiem literackim? Ty tak na mnie popatrzyłeś i mówisz, no żartujesz chyba na mecz ze środowiskiem literackim. Wy jesteście moim środowiskiem literackim na Facebooku. I ja tak popatrzyłam na niego i sobie, później sobie dopiero pomyślałam. I teraz ciekawa jestem, jak się żyje. Jest to dosyć schizofreniczne jednak. I tak sobie pomyślałam, że to musi być ogromna nostalgia i niemoc właściwie. I jakie są koszty? Bo no, to są koszty, bez wątpienia. Ty się realizujesz, na szczęście realizujesz się w pisaniu, ale to są ogromne koszty, tak podejrzewam. No na pewno mógłbym pisać więcej, gdybym się nie zajmował pracą zawodową w wymiarze kilkunastu godzin, rzadko dziennie. Po czym, no, kiedy próbuję w nocy coś pisać, rano zimny prysznic, bo trzeba wstawać znowu. Nie jest to łatwe. To znaczy, chciałbym też pewne sprostowanie dać. W Londynie jest spore środowisko, tak zwane literackie, czy kulturalne, nazwijmy to. Tak. Natomiast no, ja mam jakoś tak problem ze zrzeszalnością, że to tak nazwę, i nie należę do żadnej z tych grup, nie spotykam się z nimi. Kiedyś w jednej z restauracji w takiej polskiej starej dzielnicy Hammersmith, którą zakładali, bardzo dużo domów było zamieszkanych przez polskich lotników. Tam jest zresztą polski ośrodek społeczno-kulturalny, słynny POSK. Przez półtora roku prowadziłem tam restaurację i też próbowaliśmy, Bogdan może potwierdzić, robić takie różne imprezy literackie z różnym skutkiem. Frekwencja wynosiła od 4 do 10 osób, ale było miło, nie powiem. No również moja ukochana gazeta Nowy Czas organizuje. Jestem redaktorem, tak. Jacek jest w redakcji Nowego Czasu. On jest, no, grzecznościowo. Jak Państwo zauważyli, jest takim człowiekiem, który jakby mógł, to by usiadł z tyłu za krzesłem, żeby nie było go widać. Natomiast jest od lat nie wiem ilu, 5 na pewno, jest w redakcji i publikuje tam recenzje filmowe, relacje z podróży, a także swoją prozę. No właśnie, a prowadzą tę gazetę? Jeżeli mogę dodać, no teraz od jakiegoś czasu, jak już wyspę skończyłem, pewne anegdoty, pewne rzeczy, odpryski, które nie zmieściły się w wyspie, próbuję zebrać w tak zwanych shortach londyńskich. No jak opatrzność da, no to... No jestem w połowie, no. Ty jesteś w 3/4, gratuluję. Ja muszę się dużo nazmywać, naobierać i wydawać, nasmażyć, żeby tą drugą połowę napisać. Myślę, Jacku, że warto jeszcze powiedzieć o środowisku Nowego Czasu, bo tu wspominaliśmy już, i o arteriach, bo to jest takie dość znaczące wydarzenie. Kiedyś odbywało się chyba 2 razy w roku, tak, ostatnio raz w roku. Może powiesz coś o Grześku, o Teresie? No to jest emigracja postsolidarnościowa, opozycja. Grzegorz Małkiewicz, tak, nie wiem, czy Państwo znacie, doktorant Leszka Kołakowskiego. Filozof, tak, uczeń Leszka Kołakowskiego i Teresa Bazarnik, która pracowała w Starym Teatrze, w Krakowie, a w Londynie z Grzegorzem prowadzą właśnie Nowy Czas. No i organizują. Kiedyś był to tygodnik, bardzo, bardzo zacny i często wydawany, obecnie nawet to nie jest miesięcznik, nazywamy to okazjonalnym nieregularnikiem, no bo... Dopływ pieniędzy raz jest, raz go nie ma od strony konsulatu czy ambasady, nie pamiętam, czy przepraszam, jest budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak. Więc zależy od tego, kto akurat rządzi i ma dostęp do kasy, to albo daje, albo nie. Natomiast jest to taki zwornik artystów polskich w Londynie. Nowy Czas organizuje taką imprezę, rodzaj festiwalu 2-3-dniowego, nazywa się Arterie.
I to jest spotkanie plastyków, gdzie są wystawy różnego rodzaju plastyczne. Opiekuje się tym profesor sztuk plastycznych, nie pomnę nazwiska w tej chwili. Andrzej Maria Borkowski? Nie. Dobrze, wiem. Nie jestem przygotowany, nie jestem dobrze. Są też muzycy, ponieważ środowisko muzyków polskich w Londynie jest bardzo, bardzo mocne. I jazzmeni, i wokalistki nagrywają płyty i tak dalej. Natomiast w przeciwieństwie do państwa poeci są tragiczni. Naprawdę. W arteriach tak, poeci nie biorą udziału, ponieważ to jest oddzielne środowisko. Nie o to chodzi. No. I tacy są. Nie chcę być złośliwy, więc nic więcej nie powiem. Ale coś się dzieje w kulturze wśród Polaków. Nawet jest gazeta, kultura się nazywa przez COO. Tak, przebywających same reklamy. Dobrze, Jacku, wracamy do ostatniego wątku, bo chciałem cię spytać jeszcze o rzecz taką. Mianowicie Leszek Żuliński zauważył to w swojej recenzji, wypunktował nawet, a nawet był jakby tak ucieszony i rad, że spotkał się z prozą pisaną klasycznie, takim językiem jak prawie w XIX-wiecznej powieści. Jakby nie było rewolucji językowej w polskiej prozie, że nie można nic normalnie napisać, tylko trzeba coś wymyślić, tak, z językiem dziwnego. I to jest jedna część pytania, a druga to jest to, że spotkałem się też z opiniami, że jest to czytadło, nie w znaczeniu literatura kobieca, tylko czytadło, rzecz ciekawa w lekturze, a wciągająca nawet tak, że się zarywa noc i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, czy nie miałeś nigdy takich oporów, że piszesz nienowocześnie, że akcja u ciebie płynie, nie ma jakichś przeskoków czasowych, że ta kompozycja jest w miarę naturalna, a nie służąca prezentacji jakiejś idei? Znaczy, jak może nie wszyscy państwo wiedzą, ja skończyłem filmoznawstwo UJ-u i zajmuję się z przyjemnością wielką analizą filmów, natomiast autoanalizą czy jakąkolwiek analizą literacką niestety nie, więc napisałem to najlepiej jak umiałem, bez żadnych, bez samoświadomości niestety tego, co robię. Może to brzmi głupio, ale no. To znaczy w jakiś sposób naturalny, tak jak Magda, tak? Tak. Tak, myślę, że tak. Czyli tak jak Brodski mówił, co to jest talent? I natomiast nie nadaje się kompletnie do eksperymentów językowych. Nie cieszy mnie to, nie raduje mnie to. Ale po prostu lubisz taką literaturę, która się czyta. Chciałbym dobrze, opowiedzieć, tak? O czymś po prostu w na najprostszy z możliwych sposobów. Czy pani pisarka ma pytanie jeszcze jakieś? Nie. To dziękuję państwu bardzo i będziemy przechodzić do dalszych części. Magda Tarasiuk i Jacek Ozajst. Dajcie włożyć. Przypominam, że ich książki można znaleźć na stoliku, obie z gratisami, czyli dodatki specjalne. Teraz nie będziemy losować, bo ja wiem, kto już będzie. Poproszę poezję i narratora, czyli Joanna Walczak i Andrzej Tryczyński. Proszę bardzo. W zasadzie na okładce jest umieszczony tylko Andrzej Tylczyński, ale zasadnicza część książki, czyli Rok z poezją, taki też nosi tytuł cała książka, jest formą dialogów między poezją a haha. I nie wiem, jak on się jakoś nazywa. A Sylwestrem, tak, zapomniałem, bo to już dawno było. Poezją i Sylwestrem. I z tego, co mi wiadomo, to te dialogi powstały rzeczywiście jako wymiana zdań, nie na żywo, tylko drogą internetową, bo tak się dzisiaj pisze powieści, chociaż autorzy mieszkają w tym samym mieście, ale widocznie tak jest wygodniej. Książka nazywa się Rok z poezją. Jest to druga publikacja z serii Łyżki mleka. Pierwsza to był tomik Anny Baśnik, Slajdy, Rok z poezją, zbiór prozatorski Andrzeja Tylczyńskiego z udziałem Joanny Walczak, pozycja numer 2.
Dwa fragmenty są do czytania, tak? Jeden. Trzecie opowiadanie? Trzecie. Dobrze. Przepraszam Państwa, że uzgadniam dopiero, ale z drogi prosto. 400 kilometrów niestety i tak się długo jechało, więc jeszcze nie wiem wszystkiego. Dobrze. Panie Andrzeju, zaczniemy od Pana, ponieważ Pan jest głównym autorem książki. I nie będę mówił o Panu, zmuszę Pana do tego, żeby Pan o sobie powiedział. Pana miłością jest teatr. Tak, też. zawodową niejako, ponieważ tutaj w tym właśnie miejscu, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a wcześniej w Wojewódzkim Domu Kultury, pracuję od listopada 1978 roku i no, to jest jakby taki mój drugi dom. A teatr to zainteresowanie i pasje wyniesione jeszcze gdzieś z okresu studiów. Kończyłem pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie ówczesnym Bolesława Bieruta we Wrocławiu. Tam zetknąłem się z teatrem otwartym, potem ta pasja, to zainteresowanie zostało przeniesione tu na gruncie zawodowym, jeżdżąc na festiwale teatru ulicznego w Jeleniej Górze, do Poznania na Maltę, w inne jeszcze miejsca, do Chojnic. No i udało się tutaj zainicjować festiwal, w tej chwili Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, który mam nadzieję kontynuowany będzie, bo w tym roku, w przyszłym właściwie roku będziemy mieli jego 23. edycję, stąd te zainteresowania teatrem awangardowym, innym niż klasyczne pudełko sceny, a skoro jeszcze mogę dwa słowa, żeby nawiązać do właśnie roku z poezją, to również tutaj, szczególnie w tej sali, która dla mnie jest bardzo taką fajną, funkcjonalną, ciepłą i pozwalającą na bliski kontakt z odbiorcą, organizujemy tutaj i w plenerach również szereg imprez z cyklu Kalendarium Polskie, takie jak Spiżarnia, jak Karczma Polska, jak Nie wszyscy umrą o śmierci, jak Chleb nasz powszedni, czy w plenerze Misterium Męki Pańskiej w tym roku, w przyszłym roku po raz 18 będzie prezentowane. Mówię o tym, bo cykl Kalendarium Polskie nawiązuje do polskich tradycji, do polskiego kalendarza obrzędowego, liturgicznego. I ten cykl znalazł odbicie w naszych z Jaśką rozmowach. Kompozycja jest tak, kompozycja jest roczna. Może dodam jeszcze, że od lat też reżyseruje pan Misterium Męki Pańskiej. Tak się to nazywa? Tak, tak. To jest... takie mam swoje osobiste jakby określenie, że tam, gdzie nie ma określonej tradycji, tam trzeba czy można ją tworzyć. I tak było z Misterium właśnie kaliskim, które gdzieś tam zalążek jego powstał podczas pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej, notabene zimą, nie w okresie, kiedy tam misteria kalwaryjskie się odbywają, powstał scenariusz, który wiele lat 80., bo w tych latach powstał, przeleżał w szufladzie
i jednak siła jakaś sprawiła, że Misterium zostało zrealizowane po raz pierwszy u Piotra i Pawła w latach 90. Potem wielokrotnie tu koło Świętego Józefa, ostatnio od kilku lat peregrynuje, jak ja mówię, po okolicznych miejscowościach. Dodam tylko, że bierze w nim udział około 50 wykonawców amatorów, którzy związani są niejako z postaciami. Chciałbym, aby to Misterium miało swoją kontynuację w przyszłości. Dziękuję bardzo. To jest o tyle istotne, zresztą Pan o tym wspomniał, że te swoje doświadczenia jakby, czy Pana doświadczenia widać też w tym, co Pan tutaj, co zostało zawarte w książce, tak nazwijmy, co ja wybrałem z całego bogatego dorobku Pana i zaproponowałem, żeby zawrzeć w tej książce. A jeśli chodzi o Joannę, to jakie doświadczenia literackie, czy jakie początki literackie, jak to się stało, że zostałaś pisarką? W zasadzie bardziej zawsze fascynowała mnie poezja. Gdzieś tam w latach, powiedzmy, licealnych, później studiów moich, najpierw na filologii polskiej, później na kulturoznawstwie. Bardziej zawsze fascynowała mnie poezja, ale jakieś nie miałam w tej materii żadnych sukcesów, być może dlatego, że nie startowałam nigdy z moimi płodami. Ale przyszedł taki jakiś czas, gdzie spotkaliśmy się z Andrzejem. Właściwie znamy się z Andrzejem chyba od zawsze. Wielokrotnie uczestniczyłam w spektaklach, które Andrzejowi przyszło reżyserować i stąd gdzieś tam w przestrzale jakimś doszliśmy do wniosku, że może stworzymy coś razem. I tak właśnie powstał Rok z poezją, w sensie rozmów Rok z poezją. Okej. Okay. No, to mamy autorów zaprezentowanych i teraz będziemy troszkę rozmawiali o tym, co w tym zbiorze jest. Może zacznijmy od właśnie dialogów Roku z poezją. Ja to określam sobie jako taką historię człowieka, który się w pewien sposób wycofał z życia, trochę się ukrywa, który był kiedyś kimś innym, może prowadził inne życie, bogatsze, ciekawsze, a w tej chwili mieszka w nie najlepszych warunkach, ma nie najwięcej pieniędzy, pomaga, zarabia, sprzątając, nie wiem, piwnice, porządkując, tego typu rzeczy tam się pojawiają w tej opowieści, ale ten cały świat, który jest opisany, to nie jest rodzaj wyżalenia się, tylko jest to opisany świat pełen piękna, poszukiwania radości w tym, że można usiąść razem, wypić herbatę, że można pójść na łąkę, nazbierać ziół i w ciągu roku różne rzeczy się dzieją. Cała rzecz zaczyna się od momentu Sylwestra, tak? W Sylwestra poezja, która była na salonach, na balu, ucieka w cienkiej sukience, tak? Chyba, czy jakoś tam lekko odziana i tak dalej, i tak dalej. I natrafia na takiego lumpa, tak to nazwijmy, tak? Tak można powiedzieć. Tak. Spotykają się, rozmawiają i tak zadzierzga się przyjaźń, która w ciągu roku owocuje spotkaniami, rozmowami. Narrator, czyli Sylwester, jest człowiekiem dużo starszym i reprezentuje jakby taki świat poezji naturalnej. Znaczy poezją są ptaki, które śpiewają na łące, przyroda, poezją jest przyjaciel, ślepy Leon i jego pies. To wszystko, co spotykamy wokół siebie. Natomiast poezja przez duże P, ta kobieta o imieniu poezja, zstępuje z koturnów salonowych i powoli
jakby daje się przekonywać do tych wartości, które tkwią w takim zwyczajnym, normalnym życiu. Ja streszczam, upraszczam, trywializuję być może, ale chcę zaprezentować to tło. I to, co dla mnie bardzo, bardzo było interesujące, to jak jak Państwo staraliście się zachować i opisać te zwyczaje, które odchodzą. Gdyby Pan mógł opowiedzieć troszkę właśnie o tym takim roku obrzędowym. Tak, to znaczy rozpoczynając może od postaci Sylwestra, no, który rzeczywiście w sylwestrową noc w jakiejś dziwnej dzielnicy zaczepia młode dziewczę, która twierdzi, że jest poezją i uciekła właśnie z salonów. No ta postać, starałem się, aby była nieoczywista, jak na pierwszy rzut oka by się wydawać mogło. To, co jest jakby odniesieniem do realiów w tych rozmowach naszych właśnie Sylwestra z poezją, to też czerpałem wielokrotnie z wyjazdów moich, z kontaktów z zespołami ludowymi, z zespołem Zatuślanki, z renty obrzędowym, gdzie kultywowany jest do dziś na przykład obrzęd wianków oktawowych, o których tutaj wspominam, o tych wszystkich kwiatach, ziołach, na co, do czego one służą. Ja muszę Państwu powiedzieć, że zapach takich wianków oktawowych z kwiatów ziół zbieranych pod koniec maja, określonej porze i ubitych później w trzy bodajże wieńce podwieszone pod świętym obrazem. Zapach jest niesamowity i wrażenie niesamowite. To starałem się właśnie w rozmowie zawrzeć. Pojawia się tam w jednej z rozmów o aniołach również autentyczna postać malarza prymitywisty Tadeusza Żaka spod Kielc, który, tu ciekawostka, malował piękne, wielkie, wielkoformatowe obrazy, na których wręcz roiło się od postaci idących z reguły w procesjach, w procesji rezurekcyjnej, na przykład tych główek, tych postaci, tam było całe mrowie. A na pytanie, Panie Tadeuszu, a dlaczego aż tu się roi od tych ludzi, to Tadeusz Żak mówi, albo je biorę od łebka. Tak w ten sposób wyceniał swoje zresztą fantastyczne dzieła. No jest tam kilka postaci, które mają swój desygnat w realu, no ale to chyba tylko ja i Aśka wie, o kogo chodzi. Postać Sylwestra, tak jak powiedziałem, jest to jakiś człowiek zakamuflowany, zostaje jakby odszyfrowana czy odsłoniona w pewnej części w zakończeniu tej książki, kiedy dowiadujemy się prawdziwej historii o Miguelu Stadnickim. Prawdziwej w cudzysłowie, tak. W każdym razie okazuje się, że pewne przygody, o których opowiada Sylwester, powtarzają się w tym biogramie, bo tak to można nazwać, Miguela Stadnickiego. I najprościej można powiedzieć, że jest to żart, ponieważ zaczyna się od wielkiego spadku, który otrzymuje Miguel Stadnicki po otrzymaniu maila z Nigerii, że jego jakiś krewny, prawda, zostawił tam pieniądze w Nigerii, tylko trzeba się zgłosić i
i dostać. Jak wszyscy wiemy, jest to spam internetowy. Dostajemy czasami takie, że tam czeka na nas olbrzymia fortuna. Okazuje się, że Miguel Stadnicki rzeczywiście dostał te pieniądze, no i wtedy świat oszalał, robił różne niesamowite rzeczy. Czy to jest prawda? Co jest prawdą? Czy rok z poezją jest prawdą, czy ta historia Miguela Stadnickiego? Nie dowiemy się, myślę, do końca. Początkowe opowiadania, trzy opowiadania, są jeszcze z innej materii usnute. Jest tam opowiadanie o dziewczynce i o chłopcu, którzy chowają swoje skarby w tajnej skrytce, wykopując dołki gdzieś tam w lesie, a te skarby to są guziki, potłuczone szkiełka, kawałki stroju, tasiemki, wstążeczki i tak dalej, i tak dalej. Ale ta cała idylliczna atmosfera dzieciństwa jest przesycona takim pierwiastkiem rywalizacji, można powiedzieć nawet już płci, tak, męsko-damskim, takim jakimś związkiem i nienawiścią jednocześnie. Czyli proste opowiadanie, opowiadające historię z dzieciństwa, urasta raptem do rangi symbolu odwiecznych relacji międzyludzkich. I podobnie jest w tych kolejnych opowiadaniach. Wysłuchamy fragmentu opowiadania trzeciego i pan Tomasz przeczyta. Czy państwo tak, razem? Razem. Dialogu, tak? Czyli mikrofon. Bardzo poproszę. Witaj, Sylwku. Spać coś nie za bardzo mogłam. Problem mam. Sama nie wiem, co ze sobą począć. Chciałabym prościej mówić, żeby mnie ludzie rozumieli. Bo widzisz, Marysi, jak mówiłeś, cukierka kupiłam. Opowiedziała mi jego smak. Tak pięknie prawiła, tak prosto, z dziecięcą fantazją, że aż łzę uroniłam. Wyczuła to w moim głosie. Złapała rączką małą, ciepłą moją dłoń, drugą łzę otarła z mojego polika. Spytała, czy częściej będę ją odwiedzać, bo mało ma przyjaciół. Zrobisz, jak będziesz chciała, jesteś wolna. Ja kiedyś po ciemku ze świeczką korków szukałem, to mało co bym chałupę z dymem puścił. Tak tylko mówię. Ty, poezja, a czemu to niby prościej chcesz mówić? Ja znam życie, to tym twoim ludziom wcale na tym nie zależy. Im mniej rozumieją, tym łatwiej kupują, no nie? Że niby takie mądre, drugie dno widzą. Jak ja drugie dno zobaczę we flaszce, to spać się kładę. Raz jak mnie przed sądem postawiła władza, to mój papuga, adwokat znaczy się z urzędu, tak sędzinek słowami ogłupił, że tylko machnęła ręką i miesiąc w zawiasach da za czyn nieobyczajny w miejscu publicznym. Za odlewanie znaczy się w krzakach, po prostu. I coś mi się zdaje, Boże, ty tak naprawdę to nie wiesz, co i do kogo chcesz mówić. Wiem, że to ode mnie zależy, co zrobię. Marysi napomknęłam, że będę ją odwiedzać czasem. Opowiedzieć zmiany pór roku, kolory nieba, roślin. Obiecałam. Sylwek, co chcę mówić, to ja wiem. Tylko coraz gorzej, do kogo? Już sama nie wiem. Wiesz, Sylwuś, ja sercem patrzę, duszą, a ty to rozumem widzisz, czego ja nie dostrzegam. Widzisz upływający czas, podczas gdy ja jeno do jego opisywania się biorę. I tak dobitnie umiesz to powiedzieć, tak, że każdy zrozumie. No tak, ty, Marysi, świat najpiękniej opowiesz. Tylko to i owo opuść, sama wiesz co. Z tym gadaniem do ludzi... Był tu taki jeden, cuda ludziom obiecywał. Chłopom nawet baby na spółkę. Partyjnym my go nazywali, bo komuch był. A że ludzie to za głupka go mieli i choć nawet co prawdziwego im gadał, to go nie słuchali. Bo nocami jak sobie wypił, to po ulicach chodził, wiesz co se śpiewał. Ryczał raczej. Serdeczna matko, opiekunko ludzi, niech cię świat, płacz sierot do litości zbudzi. On był niewiarygodny. Poezja... Wierzyć tobie ludzie muszą, nawet jak gorzko mówisz. Nalweczki?
bo mi od gadania zaschło. Oj tak, chętnie, poproszę. I mnie zaschło. Ciepło się robi. Może na spacer jakiś do lasu pójdziemy później? W lesie ciebie poezjo pełno. Może tak i trzeba. Chociaż jak kto chce, to ciebie i w lustrze upstrzonym przez muchy zobaczy. I w szybce odrapanych drzwiczek od starego kredensu. Nawet w wypastowanej świeżo na święta podłodze, kiedy jeszcze cię tu nie było, to już się przyglądałaś. Patrzeć tylko trzeba. To twoje zdrowie. Pięknieś to ujął, aż lico mi zapłonęło rumieńcem. Zdrówko, Sylwuś. Dziękuję bardzo. To był fragment Roku z poezją. Powiem państwu jeszcze, że w książce możecie znaleźć kilka przepisów na nalewki, a jedną nawet taką zdrowotną na chorobę gardłową. I to wszystko właśnie z renty w Kraszewicach, niedaleko stąd. A jeśli panie Bogdanie pozwoli, to podziękuję serdecznie Joasi, dzięki której to ta rzecz powstała, Anecie Kolańczyk i Izie Wietkiewicz-Paszek, bo bez ich tutaj inspiracji i zaangażowania do tego wydawnictwa by nie doszło. Oli Dunaj, która zilustrowała całą książkę, niestety kolorowe ilustracje ze względów ekonomicznych czekają na drugie wydanie. No i panie Bogdanie, za to, że pan to tak świetnie złożył, zredagował. Cała przyjemność po mojej stronie, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Książka oczywiście jest na stoliku, jeżeli państwo mają ochotę, nie tylko ze względu na przepisy na nalewki. Zanim poprosimy ostatniego autora, to chciałbym od fragmentu zacząć. Był niepozornym mężczyzną o szarej, zmęczonej twarzy, ale jego oczy świeciły niespotykanym blaskiem. Wieczorami czytał wiersze, a w selenie kiełkowały słowa, nowe, jeszcze niepewne swojej mocy. Potem kochał ją powoli, uważnie. Żaden mężczyzna dotąd nie wydobył z niej tylu dźwięków, nie połączył subtelnych tonów w jeden rytm, doskonały, boski. Nigdy nie pozwolę ci odejść, szeptała. On uśmiechał się tylko. Znikał, ale wiedziała, że wróci i że zawsze będzie wracał. Pęczniała wraz z nim, dopełniała się w niej kobiecość rozbuchana, gorąca, dzika. Selena była dojrzałym owocem, soczystym i wybornym. Mężczyźni oblizywali się łakomie, kiedy szła ulicą. Modelka Rubensa w najbardziej zmysłowym ciele, świadomym swojej mocy. Na pełnię przygotowywała się starannie. Wcierała w ciało cedrowy aromat, olejek sandałowy, białe piżmo. Rozpuszczała włosy i stawała w otwartym oknie. Naga. Przychodził zawsze o tej samej porze i przez trzy kolejne noce Selena syciła się jego blaskiem. Pragnienie rosło. Piersi twardniały i nabrzmiewały czerwienią, a białe, pulchne uda otwierały się szeroko, jak bramy miasta na wjazd monarchy. Posłuszna, wypełniona po brzegi, pozwalała mu odejść, a potem maleć i znikać. Wtedy zamykała się w domu,
pisała w języku, którego ją nauczył. To nie była plaża w San Remo, góralska chata ani afrykańska wioska. Ale kiedy leżałeś obok, czułam, jak biegną przeze mnie antylopy wprost do wodopoju. Powiedz, najdroższy, czy można ugasić pragnienie? Czy skóra, cienki pergamin, może być dowodem, skoro ten pokój, nasze odbicia w lustrze i słowa „zobacz, jaka jesteś piękna”, to tylko wyimki z księgi piasku, którą za chwilę rozwieje wiatr, złoży inne obrazy, wzory, dekoracje. Inne słowa staną się ważne, inna dłoń lepkim inkaustem spisze manuskrypt z tysiąca i jednej nocy. W mojej głowie są różne światy, ale nie wiem, gdzie jest głowa i do którego z nich należy. Nie muszę cię już szukać między wersami. Ogród Luizy może być korytkiem na parapecie, świeżymi listkami mięty. I choć tego roku jesień też jest siwa, nie będę dla ciebie ani wiatr, ani mróz, tylko ciche vade mecum. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć, to był wiersz Teresy Rudowicz, ale była to proza poetycka Anety Kolańczyk. Witaj, Anetko. Witaj, Bogdanku. Specjalnie chciałem, żebyśmy przeczytali, wiesz, bo potem jak zadzwoni, to już... Także teraz możemy sobie porozmawiać. Powiedz, co byś chciała nam powiedzieć? Za dużo do powiedzenia nie mam. Tutaj migają takie zdjęcia i w którymś momencie jest takie zdjęcie. Siedzimy sobie w lokalu na Pradze Warszawskiej, który już nie istnieje, to jest Dekoteria, na wieczorze Bogdana Zdanowicza, który był nie wiem ile lat temu, 3 może. Siedzę ja, Bogdan i Magda Tarasiuk. Ta książka tak naprawdę narodziła się wtedy. Wtedy Bogdan powiedział, te twoje wiersze to one są takie narracyjne, może ty byś się spróbowała w prozie. Jakoś chwilę później, po tym spotkaniu w Dekoterii, trafiłam do szpitala. Byłam tydzień w szpitalu. Leżałam sama na sali, nie było nikogo, to była chirurgia szczękowa. I zaczęłam pisać z nudów. Wtedy powstało pierwsze opowiadanie, Szczenie, to właśnie tytułowe. I potem jak wróciłam do domu, miałam miesiąc zwolnienia, więc tak naładowana tą energią. O, to jest to zdjęcie. Wtedy jeszcze wyglądałam ciut inaczej, bo jeszcze wtedy byłam brunetką. Tak. I rzeczywiście tych opowiadanek powstało, nie wiem, 12 chyba. W książce jest o jedno mniej, bo to jedno kompletnie nie pasowało. W ogóle nie myślałam o wydawaniu tego. To miało sobie leżeć, ponieważ to były pierwsze takie wprawki prozatorskie, żeby sprawdzić, czy ja w ogóle umiem. I w tym roku Bogdan przyjechał do Kalisza, no i powiedział, dawaj to, spróbujemy coś z tym zrobić, wydamy. Nie chciałam dać, ale Iza powiedziała, to się w ogóle nie przejmujmy, ja mam to wszystko w komputerze. No i oni usiedli oboje w nocy, zrobili z tym, co zrobili. No i jest książka i to jest efekt finalny. Ja zawsze mówię, że to jest produkt uboczny, tym bardziej, że sporo rzeczy, które tam się pojawiają, czy sporo wątków, czy sporo postaci jest obecnych w pierwszym tomiku. W tomiku Podobno jest taka rzeka. I cieszę się ogromnie i też jakoś chyba też myślę sobie opatrzność tutaj
czuwa, ponieważ ilustrację do pierwszego tomiku robił Andrzej Schneiweis, obecny na sali, autor tych pięknych grafik, które tam wiszą. Jutro dłużej i szerzej porozmawiamy z Andrzejem i okładka Szczenięcia to też jest grafika Andrzeja, także zawsze jeżeli coś jest takiego jakby mocno onirycznego, baśniowego, magicznego, to gdzieś te nasze światy, no mój Andrzeja, się łączą w taki sposób, że one rzeczywiście pasują. I właściwie tyle mam do powiedzenia na temat. Tak, myślę, że pan Andrzej nawet nie wiedział, jak rysował ten obrazek tego dziwnego psa, że rysuje okładkę do twojej książki, która tak doskonale pasuje do Szczenięcia. Pasuje doskonale. Chociaż nie był to pierwszy wybór, ale okazało się, że bla i tak dalej. Zaczęliśmy od takiego opowiadania, ja powiedziałem, że to jest wiersz, tak, że to jest proza poetycka, bo połowa twojej książki, oprócz tych motywów czy zapożyczeń, z siebie się nie zapożycza, tak, tylko się rozwija motywy, tych motywów powtarzających się postaci czy objaśnień pewnych historii, to jednak są tam też pewne klimaty, tak bym to nazwał. Opisujesz świat w miarę realnie, nie udziwniasz. Tam się zdarzają cuda, ale poprzez to, że wkracza magia, bądź też ucywilizowana magia, czyli wiara, tak? Bo z rozmów wiem, że uważasz, że taka była droga jakby rozwoju, tak? Przejścia, że magia w dalszym ciągu funkcjonuje, jest, tylko jest w innej masce. To znaczy ja w ogóle nie mam, od urodzenia nie mam, taka się urodziłam. Ja nie mam myślenia logicznego, mam myślenie wyłącznie magiczne. I dlatego ja jestem w naturze swojej pogańska bardzo mocno. Więc mnie jest bardzo blisko do Karuś, tak, romantycznych, do Kłosek z prawieku Olgi Tokarczuk. Ja po prostu z takimi kobietami czy z mężczyznami, z Gustawem Mirkiszychowiak, czuję się dobrze, bo ja ich rozumiem. Dlatego, że myślę i czuję podobnie. Dlatego ci bohaterowie w Szczenięciu no, są tacy jak ja tak naprawdę. Znaczy, przeciwstawiasz tutaj magię i logikę, tak? Jakby jako dwa wykluczające się światy. Dla mnie Szczenie w Szczenięciu narracja jest zbudowana logicznie, prawda? To nie ma przypadku, to nie ma chaosu, tam jest kompozycja, jest zamknięcie i tak dalej. No tego chyba się nauczyłam w szkołach różnych. Więc ja bym tu nie stawiał takiej opozycji, że tak samo piszesz wiersze, które biegną od A do Z i mają puentę i tak dalej. Więc ja wolę mówić o klimacie, mówić o pewnym odbieraniu świata, o pewnych rzeczach, które na ciebie działają emocjonalnie. I to, co powiedziałaś, że no to taki odprysk w twojej szerokiej działalności artystycznej. Kto zna Anetę, to wie, że ona jest pasjonatka. To znaczy, jak coś zaczyna robić, to dzień, noc i bez końca, tak? Teraz jesteśmy na etapie fotopstryk. Robimy wiersze też się piszą, tylko zdjęcia. Już rzadziej i z mniejszym natężeniem. Tak, ale jak pisałaś wiersze, jak miałaś fazę pisania wierszy, to pisałaś tomik w miesiąc. W miesiąc, tak. Tak było. Jak pisałaś wiersze dla dzieci, to pisałaś jeden albo dwa wiersze dziennie dla dzieci. No ale w tej chwili się zebrało 90 parę i spokój. I czasami wraca. No, więc nie mów, że już nie napiszesz żadnego opowiadania. Nie, ja nie mówię, że nigdy. Nie, ja zresztą nigdy nie mówię nigdy. Nigdy mówię powieści, dlatego że jestem niecierpliwa, więc nie jestem w stanie pociągnąć żadnego wątku długo, bo się nudzę. Mhm. Może opowiemy w skrócie, o czym jest Szczenie, bo to jest najdłuższe opowiadanie. Jest kilka historii, kilka opowiadań, które mówią o pewnych historiach ludzi i to są historie cudowne, niezwykłe. Zdarzają się tam cuda, niespodzianki losu, magia wiruje i miesza porządek. Natomiast Szczenie opowiada historię o zbrataniu człowieka z wilkiem. Tak. Tak to można nazwać, tak? O pewnej jedni, o przenikaniu się światów. Wilczyca zamienia się w kobietę. Ma dziecko z mężczyzną, mężczyzna odchodzi z tym dzieckiem, kobieta
żyje samotnie. Pojawia się ten mężczyzna już, który był kiedyś chłopcem, jej synem. I ona odchodzi do świata wilków, a on zostaje jakby na jej miejscu. Tak w skrócie, tak mówiąc. I w tym właśnie, jakby w prostej historii, przejawia się ta niezwykłość, o której ty piszesz, o której mówisz, to, co ty odbierasz. Że wielu ludzi usłyszałoby taką historię i przyjęło to jako bajkę albo właśnie coś nielogicznego. No, a może się zdarzyło, może nie. Natomiast ty z tego robisz pewnego rodzaju arcydziełko literackie. No. Nie, nie. To jest tak, że rzeczywiście te przenikanie światów naszego i zwierzęcego jakby też są dla mnie oczywiste. No my jesteśmy bardziej zwierzęcy niż chcemy się do tego przyznać. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że w ogóle sama wilczyca, tak, i jako symbol jest tak mocna i tak mocno osadzona w kulturze, że tutaj jakby no nie ma co tłumaczyć. Zresztą wilk również. No to wykorzystujesz wiele w tym opowiadaniu, którego słuchaliśmy, tak? 3-4 rzeczy się pojawiły, takie literackie, Wademeku, tak. Luizy, jest Norwid, jest Grochowiak, to jest prawda. Tak dalej, tak, no ale to też jest wszystko, czym nasiąkam od dziecka, czyli zresztą jeszcze tylko na sam koniec, jeżeli ktokolwiek czytał cokolwiek, co napisałam, tak, no to wszyscy wiedzą doskonale, że jakby ta literackość i powroty do literatury są jakby niezbędne. Ja nie umiem pisać inaczej. Znaczy w twoim wypadku niezbędne. Bo żyję zresztą, w ogóle tak. Życie tu i teraz mnie nie bardzo obchodzi. Bardziej żyję literaturą niż życiem normalnym. Ale to też no, ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że tak jest. Znaczy, no i jest to pewien sposób funkcjonowania, tak? Że nie wystarcza ci to, że musisz chodzić do szkoły i uczyć dzieci, może nie dla chleba, ale też dla jakiejś tam przyjemności. Nie lubię, lubię. Tak, no natomiast idziesz rano na spacer, robisz zdjęcia, albo piszesz wiersz dla dzieci, albo piszesz coś innego i w ten sposób spełniasz się. Tak, jest to. Czyli za rok nowy tom opowiadań. Nie, do opowiadań nie wrócę szybko na pewno. Mhm. Jeżeli już to do wierszy, ale w ogóle myślę sobie, że poczekamy. To znaczy za rok będzie książka i to już mogę chyba powiedzieć, że będzie na pewno, bo miasto Kalisz dało obietnicę wydawnictwu Nowy Świat i ta książka zostanie sfinansowana przez miasto. I to będzie moja rozmowa z panią Marią Broniewską-Pijanowską o jej mamie Marii Zarembińskiej. Będą również to w tej książce, oprócz wspomnień o matce, będą również opowiadane o Święcimskie Marii Zarembińskiej, więc no, ta książka się na pewno ukaże, ale to jakby znowu zupełnie inna historia. Czyli trochę wracasz do początków swojej twórczości, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, więc powiedzmy, że Aneta Kolańczyk zaczynała swoją pisarską karierę jako osoba, która pisała o postaciach literackich głównie, tak, z rejonu Wielkopolski, więc teraz trochę szerzej. Dziękuję bardzo, Anetko. Bardzo dziękuję. Mamy 3 minuty przerwy. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam. Książka Anety z jej ilustracjami zdjęciowymi również jest do dostania.